29 lipca około godziny 13 doszło do zdarzenia drogowego na 102 kilometrze drogi krajowej nr 8 na wysokości Cieszyc koło Kobierzyc. Do wypadku doszło, gdy kierujący samochodem marki Skoda, jadący od Wrocławia, zamierzał skręcić do Cieszyc. W tym czasie kierujący samochodem marki Iveco najechał na tył osobowej Skody, która po uderzeniu wypadła na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w jadącą z naprzeciwka Toyotę. Kierowcy Skody i Iveco zostali przewiezieni do szpitala we Wrocławiu. Utrudnienia w ruchu trwały około 3 godziny.